gdyby w Polsce zaczęła rosnąć w siłę prawdziwa, narodowa, wolnościowa prawica, czy nie powstałby taki front, który łączyłby zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platformę Obywatelską, Nowoczesną i inne partie, które płyną w głównym ścieku? Ale to tak jest właśnie. Przecież Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska i Nowoczesna to jest podział jednego ośrodka na niby trzy. To nie są żadne trzy. To jest ten sam ośrodek. To mówię, to są nogi okrągłego stołu wszystko. I ten okrągły stół, jak to mówiono w momencie, kiedy ten okrągły stół powstał. Proszę Państwa, to matematycy powiedzieli. Stół, którego ilość kantów zbliża się do nieskończoności. To jest okrągły stół. Prawda? I to są właśnie ci kanciarze. Jeżeli wprowadzali demokrację, to mówią sobie tak. Chcecie mieć dużo partii do wyboru? Okej, okay, to my się podzielimy na 50 partii, możecie głosować jak chcecie, obojętnie kogo wybierzecie i tak będzie dalej. I to są te partie, to jest ten mainstream, który zawładnął państwem i wykorzystuje je dla swoich celów. A to, że się między sobą żrą, to jest szopka na użytek telewizyjnej gawiedzi. Ludzie nie mają pojęcia o tym, jak polityka funkcjonuje. Patrzą w telewizję i mówią, o, tak jest, bo tak w telewizji powiedzieli. Ludzie są tak ogłupiali, że jak się spytać, jaka jest pogoda, to nie wyglądają za okno, tylko włączają telewizor, żeby się dowiedzieć. Po prostu wyprane mózgi i zamiast myśleć, to patrzą w telewizję i powtarzają głupoty. I oni na tym pasożytują, odkrywają teatrzyk przed głupim ludem, tak jak odegrali teatrzyk okrągłego stołu, że to niby jakaś tam rządzący z niby opozycją się dogadali. Jakie tam niby? Jaka tam opozycja była? Tam byli wszyscy wyznaczeni. To była szopka telewizyjna odegrana i teraz również odgrywają szopkę i naród może sobie wybrać. Jak chcecie, wolicie oglądać na przykład starego i grubego, to sobie go wybierzcie i będziecie sobie to oglądać. Jak wolicie oglądać chudego i młodego, to sobie go wybierzcie, będziecie takiego w telewizji oglądać. A będą robić nadal to, co robili. Tylko ludziom będzie się wydawało, że to jest władza taką, jaką ludzie chcą mieć. Tymczasem tak nie jest, bo prawdziwych wyborów ludzie dokonują nogami. Wsiadają w pociąg albo w samolot i wyjeżdżają, bo tu się nie da żyć. My zmierzamy w kierunku kubańskim. Na Kubie również kupiono poparcie społeczne. Tylko nie ma co jeść. I poparcie rodziny Castro sięga prawie 100%, 96-97%, tak jak u nas Zagierka. Ale wpław płyną przez ocean do Ameryki, no bo tam jest lepiej, prawda? I my zmierzamy w tym kierunku, że poparcie dla rządzących będzie duże, tylko nie będzie co jeść, prawda? Bo ogłupiają ludzi. Więc te wszystkie inklinacje elektoratu, te wszystkie badania społeczne i tak dalej mówią tylko tyle, jaka jest skuteczność propagandowa podstawowych mediów. Duża jest skuteczność propagandowa, ogłupiają ludzi szybko, łatwo i skutecznie. Ale ogłupiają, to wcale nie znaczy, że oni się dzielą na takie czy inne partie. To jest lipa, to jest ściema dla najgłupszej części elektoratu, który jest najliczniejszy i najłatwiej ten elektorat oszukać. No my jesteśmy w takim gronie, że doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że to jest lipa, to jest jeden ośrodek i ten ośrodek zrobi to, co zaplanował, nawet nam nie mówi, co zrobi. Ale dokładnie widzimy, po owocach poznajemy. Widzimy, że robi źle, że nadal przykręca nam śrubę i nadal stara się tylko o to, żebyśmy my na nich pracowali.